dlaczego skoczkowie chętniej gadają o pierdołach i o głupotach niż o kwestiach technicznych, o kwestiach bezpieczeństwa i o kwestiach szkoleniowych. Zastanawiałem się nad tym, bo to wcale nie jest proste i wydaje mi się, że to jest to samo, co trawi nasze społeczeństwo od dłuższego czasu, czyli rozjazd zupełny pomiędzy naszym własnym wizerunkiem, a wykreowanym wizerunkiem na potrzeby społeczeństwa albo na potrzeby jakiejś zamkniętej grupy społecznej. W przypadku spadochroniarstwa uważam, że to funkcjonuje od wielu lat, nawet funkcjonowało jeszcze zanim powstał Facebook. Już to widziałem, że ludzie zamykali się w pewnej bańce swojego wizerunku, z której niechętnie wychodzili. Znaczy, bali się, że zostaną obnażeni. Tak? Czyli powiedzmy sobie, że mamy osobę, która ma doświadczenie kilkuset skoków, czyli po prostu przeżyła ileś tam skoków, nie gromadziła informacji, nie uczyła się uczyć, tak? Czyli nie uczyła się uczyć innych, nie potrafiła przekazywać tej informacji. W związku z tym nie ma uporządkowanej wiedzy, która jest zupełnie inaczej porcjowana, kiedy chcemy kogoś nauczyć, jak jest inaczej, kiedy sami się chcemy nauczyć. W związku z tym tam były wielkie braki. I teraz ta osoba siłą rzeczy, przez tą liczbę skoków i czas spędzony w spadochroniarstwie, awansowała na pewną pozycję, na tej pozycji uchodzi za eksperta w jakiejś tam dziedzinie, nikt nie jest w jakiej dziedzinie, ale jest ekspertem w jakiejś tam dziedzinie i teraz przychodzi jakiś młody skoczek, który zadaje pytanie i pach! I to pytanie rozwala na łopatki pytanego. I teraz co ma zrobić pytany, skoro zbudował wokół siebie wizerunek eksperta? Zazwyczaj kończyło się w aeroklubach takim tekstem. Nie wiesz, młody? Nie wiesz? No to się kurwa nie dowiesz. Dlaczego? Jak ty KWT zdałeś? Zaczynają się jakieś cyrki. Wydaje mi się, że w dużej mierze obecnie to, że gadamy o pierdołach, to jest strach przed tym, że zostaniemy obnażeni z brakiem naszej wiedzy. Bo uważamy, że powinniśmy wiedzieć więcej, ale nie wiemy, co powinniśmy wiedzieć więcej. Więc jest to pewna forma doszusowania do innych wizerunków, bo oceniamy czyjąś oceniamy czyjś poziom ekspercki po jego iluzorycznym wizerunku, który sobie wokół siebie zbudował. Nie wiemy, co ten człowiek umie. Przecież nie ma żadnego egzaminowania, nie pytaliśmy, nie sprawdzaliśmy, ale patrzymy po zdjęciach, patrzymy po ubraniu, patrzymy po sposobach latania, że ten człowiek to jest ekspert, no tyle lat musi być ekspert. W związku z tym, jako ekspert z ekspertem, nie będziemy rozmawiali na tematy eksperckie, bo się może okazać, że jeden z tych ekspertów wcale nie jest ekspertem. W związku z tym będziemy unikali rozmowy o tym, która mogłaby skonfrontować i która mogłaby pokazać rzeczywisty poziom wiedzy. I tak wpadamy w ślepą uliczkę, w której przestajemy się rozwijać. Bo to właśnie wymiana informacji, to właśnie normalne rozmowy między sobą, które prowadzimy nie na poziomie eksperckim, tylko na poziomie naszego wyszkolenia, bo każdy może być na innym etapie tej ścieżki i wcale nie jest przez to gorszy ani lepszy. To, że ktoś jest instruktorem, wcale nie jest lepszy od ucznia. Można być dobrym instruktorem i chujowym, dobrym uczniem i chujowym instruktorem. Można być kimkolwiek się jest. To nas nie czyni lepszymi. Ale jeżeli się nie wymieniamy informacjami, to blokujemy cały ten system. Jeżeli się wstydzimy tego, że czegoś nie wiemy, no to kiedy się mamy tego dowiedzieć? Szczególnie, kiedy mamy mało materiałów, z których się możemy uczyć. W związku z tym wpadliśmy, moim zdaniem, jako spadochroniarze, w ślepą uliczkę Facebooka, G+a i innych portali społecznościowych, w których wykreowaliśmy swój wizerunek i boimy się być strąceni z tego piedestału, który wcale nie istnieje. Zaburzając niezwykle istotną komunikację między skoczkami. Jak wiecie, nie jestem fanem pytania, ale uważam, że pytania jako forma awaryjnego uzupełnienia wiedzy jest potrzebna. I ta forma może w niektórych momentach doprowadzić do konfrontacji tego, że osoba pytana nie wie, co odpowiedzieć. To nie jest wstyd. Tylko trzeba powiedzieć, słuchaj, no nie wiem, jak potrafiłeś mnie także, nie wiem, jak się to powiedzieć. Coś tam o tym pamiętam, ale nie wiem, jak się to teraz wytłumaczyć. Daj mi dzień odpoczynku, ja sobie pozbieram informacje, przygotuję to i ci wytłumaczę. No, jakby tak to brzmiało, to znaczy, że macie do czynienia naprawdę z ekspertem. Jeżeli ktoś tak wam odpowie, to go traktujcie z wielkim szacunkiem. Jeżeli na rzeczywiście następnego dnia będzie miał przygotowany ten materiał i wam wytłumaczy go i wy to zrozumiecie, to trafiliście na mistrza. I trzymajcie się tego mistrza. Lepiej trzymać się tego, który pokazuje, że pewnych kwestii nie wie, nie umie i je rozbudowuje i uczy się, doskonali się poprzez wasze braki wiedzy, żeby wam je uzupełnić, niż jeżeli macie pawia z kolorowym pióropuszem, który tylko i wyłącznie każe się chołubić, ale nie ma
żadnego dowodu na to, że ta osoba traktuje was z szacunkiem i że ta osoba jest w stanie dla was się nauczyć czegoś więcej. Ale to jest poziom, powiedzmy, instruktor versus niedoświadczony skoczek. Ale to samo nas trapi, to samo nas męczy, kiedy jesteśmy na poziomie skoczek-skoczek. Gadamy, a słucham. Uwierzcie mi, że słucham, o czym gadają ludzie. Gadają o większości rzeczy, które nie mają żadnego wpływu na przebieg skoku, a tego, co ma wpływ na przebieg skoku, to unikają jak ognia. Bardzo bym was uprzejmie prosił o to, żebyście właśnie tą kwestię z tej całej pogadanki najbardziej wzięli na warsztat, tak? Żeby zwrócić uwagę, o czym gadamy na układalni, o czym gadamy przed skokiem, jak się do niego przygotowujemy, jak wymieniamy się informacjami, jak na siebie razem patrzymy, jak wzajemnie się kontrolujemy, żeby nie doszło do jakiejś krzywdy. To moim zdaniem jest obecnie dzisiaj jedna z większych bolączek i warto by było, żebyście wy, młodzi lub nie młodzi, doświadczeni lub niedoświadczeni, to nie ma znaczenia, dlatego że to się zmienia z każdym rokiem, żebyście wy, skoczkowie, wzięli to w swoje ręce i zaczęli tego pilnować. Że możemy rozmawiać o konkretnych kwestiach. Nie ma żadnego problemu, jeżeli ktoś tego nie wie, może się tego dowiedzieć. Razem stanowicie olbrzymi potencjał. Grupa kilkuosobowa ma o wiele większy potencjał wiedzy. Macie zgromadzone zupełnie inne środki w głowie. W związku z tym trzeba się nim wymieniać, nie trzymać tego, tak żeby każdy mógł kiedyś komuś coś powiedzieć, co być może uratuje mu zdrowie albo życie. Do tego serdecznie was zachęcam i dziękuję za wytrzymanie przy kolejnej mojej pogadance. To za chwileczkę wrzucam na YouTube'a i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Dziękuję uprzejmie.